Starczy, że w pokoju obok, starczy, że w tym samym mieście jesteś, będziesz. Opuściliśmy dziś Wyszków, jesteśmy w Warszawie obok Filipa. Filipie, witaj. Cześć. Witamy cię serdecznie. Czemu akurat Warszawa? Stolica, blisko od Wyszkowa, zamiast jechać w pociągu 4 godziny do Krakowa, czy do Gdańska, czy do Poznania, mam pół godziny samochodem już teraz. Ja rozumiem, że to wszystko dla szkoły. Oczywiście. Jak tam ten magister? No oczywiście, jakoś lecie. Się robi? Się robi. Piąty rok mnie powitał miesiąc temu. No i co? No i się mam nadzieję, że będę bronił. Nie wiem, czy w czerwcu, może w grudniu, może we wrześniu, ale będę. Jak cię będę atakować, będziesz się bronił. Tak jest. Ty znasz taką zasadę. Całe życie. Nie, słuchaj, moim zdaniem tworzysz naprawdę dobrą muzykę, świetną, ja bardzo lubię, od początku do samego końca, do dziś, tak? Czy nie masz takiego wrażenia, że zostałeś tak naprawdę doceniony, może nie doceniony, tylko jest teraz taki filipowy boom, bo pokój obok, tak samo jak było z remiksem, gdy wygrałeś w konkursie na remiks z Bukaszej. Nie uważasz, że to tak jest? To przez ostatni rok czy półtora roku zrobiłem dość fajny skok, no bo jakieś nowe znajomości się pojawiły, nowe kontakty. Nie to, żebym był, powiedzmy, każdemu znany w muzyce elektronicznej, no ale w jakimś tam zamkniętym gremium undergroundowym, że tak to określę. Mam dużo znajomości, co jest fajne, miłe i bardziej znajomości jest więcej ich na plus niż na minus. A jeżeli chodzi o szersze gremium, no to tylko widzisz, no, poszedł teledysk. No i to już nie jest zamknięta grupa, która wyłącznie słucha, powiedzmy, elektroniki. Mam nadzieję, że jak się skończy boom, no bo powiedzmy, no ile tego można słuchać. W końcu ktoś skończy słuchać i albo będzie czekał na kolejną rzecz ode mnie podobnego pokroju i tego bym tak naprawdę nie chciał. Fajnie by było, jakby na przykład ktoś, kto się znudził już pokojem obok, wszedł powiedzmy na mój SoundCloud czy na fanpage'a i na przykład posłuchał czegoś wcześniejszego. Jeżeli to go by zainteresowało wtedy, to stwierdzam, że to byłby naprawdę fajny sukces i to byłby dopiero boom. Ja myślę, że jest tak jak mówisz, że po tym pokoju obok wiele osób się zainteresowało szerzej i głębiej i na pewno zaczęły słuchać tego, co zrobiłeś wcześniej do tej pory. Myślę, że na pewno, że to też otworzyło jakieś tam oczy, jakieś tam drzwi ludziom, którzy cię wcześniej po prostu nie słuchali. A dlaczego nie słuchali? Dlatego, bo może niekoniecznie taki rodzaj muzyki. To nie jest tak, że puścisz sobie, powiedzmy, numer pierwszy z Deep House'u nagle, albo z techno, albo z minimalu, z czegokolwiek i nagle to cię zaskoczy i dobra, i nagle zaczynasz tego słuchać. To trzeba naprawdę kilka miesięcy i pobyć w kulturze klubowej, słuchać setów nowych, nowości rzeczy i potem nie ma z tego wyjścia, no. Co, może pominiemy temat twojej wygranej w konkursie, oczywiście tak. Gratuluję, lubię. Dziękuję. Na Facebooku, jest super, jest świetnie. Porozmawiajmy o pokoju obok, tak? Jak to się tam wytworzyło, jak to zrobiliście i czy to jest prawda z tą pomyłką w nazwie, czy to rzeczywiście miało być pokoju obok? Tak, nas było co najmniej ze cztery. W każdym razie Marcin zaczął śpiewać, stwierdził, że podoba mu się mój numer i się dograł. Śpiewa. Że w pokoju obok, znaczy, że w tym samym mieście. Dostałem gotowy numer, wypuściliśmy go na SoundCloudzie. Chyba się zrobiło za 3,5 tysiąca odtworzeń tam chyba w miesiąc, gdzie na przykład resztę moich rzeczy ma 600, 800, 1500, czego różnie. Ja zrobiłam stówę pewnie? Z czego ty mogłaś zrobić stówę, także sponsorom dziękujemy. No i nagle wiesz, no dobra, no to jedziemy z tematem. Jak jest taki fajny odzew, no to zrobimy to dalej. No i nagle dostałem telefon, słuchaj, pakuj się w pociąg. Gdzieś tak w czwartek dostałem telefon, no gdzieś tam w 19. Jutro masz pociąg 6:50, o 9 cię odbieram w Poznaniu. Już ekipa jest przygotowana, wszystko jest ustawione. No i kręcimy. I rzeczywiście tak było. No generalnie co, wsiadłem do pociągu, dojechałem do Poznania i zaczęliśmy kręcić. Już 5-6 godzinek i było gotowe. No. Zamysł był generalnie taki, żeby zrobić sobie taki lekki żarcik, może groteskę z obecnych czasów. Nie wiem, czy ta koncepcja wyszła przed nagraniem, czy po nagraniu, ale jest. Znaczy, że w pokoju. Przyznam ci jeszcze,
słuchałam Cię, natomiast na pewno nie jakoś namiętnie, nie? Natomiast gdy no, usłyszałam pokój obok, no to jestem teraz, wiesz, tworem maniaka, jest na stop, otwórz. Spokojnie, tydzień minie, będzie po balu. Nie, już to trwa dłużej niż tydzień. Otwórz, czy nie jest tak, że to Ciebie już drażni? Bo gdzie wejdziesz, z kim nie rozmawiasz, wszędzie jest pokój obok. Nie, sam pokój obok, w sensie rozmowa na ten temat mnie nie drażni, bardzo mi się to podoba, nawet. Tydzień temu, jak grałem tutaj, to generalnie tutaj gramy, powiedzmy, nikt od nas niczego nie wymaga, ani my od ludzi, bo to zawsze działa dwojako. I gdzieś tam kończyliśmy już grę koło tej pierwszej, drugiej w nocy i był jakiś człowiek, którego wcześniej nie znałem, podszedł, pogratulował, no i wiesz, to było fajne. Czy mogę się mówić panie profesorze? Wiesz, o co mi chodzi? FTB DJ School? Nie, no pan profesor to nie. Jak będzie magister, to może. Nie. Powiedz coś. O FTB DJ School. No co, no wydarzenie z lipca tego roku. Z lipca. Generalnie jechałem do jakby trochę nieznanego mi środowiska ludzi, bo na przykład, wiesz, tam nikogo nie znałem DJ-ów poza jedną czy dwiema osobami, które też tam wykładały ze mną. I nagle, wiesz, w ciągu jednego dnia trochę gry na Xboxie, trochę pogadanek i wiesz, i nagle fantastycznie się tam zaaklimatyzowałem, gdzie właśnie młodych ludzi uczyliśmy, co powinni robić. No. Fakt, że nikt nie grał tego, co ja gram, tylko wszyscy tłukli, że tak powiem, cięższą muzykę dla mnie, no ale tam naprawdę poznałem fantastycznych ludzi, wykład poszedł całkiem nieźle. Chociaż tam była jedna batalia na temat licencji DJ-skiej w Zajgsie. Praw autorskich. Tak, akurat mi się zdarzyło prawa autorskie. Mam nadzieję, że chłopaki mnie w tym roku zaproszą, bo fantastyczny wyjazd. W Berlinie? A ja w Berlinie. Bywasz? Byłem raz. Nie to, że bywam, byłem raz, ale jak pojadę drugi, to będzie znaczyło, że bywam. A pojadę, drugi już nie mam. Wyjazd do Berlina, też lipiec tego roku. I to chyba tydzień wcześniej, czy tydzień później. W każdym razie przecież niesamowite. Plan był taki na początku, że przygotowałem sobie swoje demówki, swoje, że tak powiem, muzyczne CV z dokonaniami i tam dyskografię całą. I miałem po prostu za własne pieniądze tam pojechać, znaleźć jakiś hostel, czy u kogoś gdzieś tam przemieszkać, bo też tam trochę znajomych, znaczy no trochę, dwie, trzy osoby tam znam. Teraz trochę ich jest więcej. W każdym razie miałem tam pojechać, powciskać się do wytwórni, porozdawać, że tak powiem, swoje bułeczki. I zobaczyć, co z tego będzie. Nagle się okazało, że jeden z moich wydawców, Alex od Code 2 Records, powiedział, żebym przyjeżdżał, że mi da swoje mieszkanie, jeszcze mi załatwi granie, na co jeszcze zarobię i zupełnie inny świat. No, a kultura w klubie niesamowita. Już tam jest chyba więcej panów, nie? Takiej muzyki, jaką mówię. Znaczy oni są do tego przyzwyczajeni, tak? Ja już nie mówię wyłącznie o moim secie, bo ja grałem tam koło 8 rano, więc dużo ludzi nie było, ale też nie było pusto. Ale wiesz, nie masz coś takiego. Ja mam wrażenie, że u nas to jest czasami tak, że wchodzisz i nawet na kogoś krzywo spojrzysz i już jesteś, wiesz, już się coś zaczyna dziać. Pamiętam, że co mnie zdziwiło, że ktoś tam leżał na kanapie, widać, że lekko zezgonowany. U nas to by się pewnie skończyło tak, że albo ktoś by mu narysował penisa markerem na twarzy i go wyniósł z klubu, albo się śmiał z niego, tak? A tam była fantastyczna scena, bo pamiętam, że wynosiło kolesia czterech gości, usadowiło go na kanapie, po czym wrócili do lokalu i wyszedł jeden z Powerade'em, kupił mu Powerade'a, wsadził między ręce, żeby miał, wiesz, jak się obudzi, żeby nie męczył go już, wiesz, brak płynu, no. Starczy, że w pokoju obok. Starczy, że w pokoju obok. Największy życiowy sukces, największa życiowa porażka. Sukcesem jest po prostu to, że sobie radzę i mam ogromne wsparcie też ze strony rodziny, bo to jest chyba najważniejsze, a rzadko dość spotykana rzecz tego, co widzę u różnych ludzi robiących muzę. Wiesz co, porażek jest wiele w życiu, no ale żeby troszkę tak rozpamiętywać, to bym chyba siedział załamany i bym raczej robił muzykę ambientową niż po głowu. Olśniło mi dzisiaj, tak? I postanowiłam, że chcę robić muzykę, tak? Chcę się zająć tym, co ty. Od czego powinien zacząć? Jakie dałbyś rady takiej, wiesz, początkującej osobie? Odsłuchania, bo ja na przykład najwięcej się nauczyłem, już pomijam internet, który jest bazą wiedzy ogromną, ale najwięcej się nauczyłem na tym, na słuchaniu muzyki.
W sensie, wiesz, na przykład chociażby teraz, idąc tutaj sobie włączyłem set jakiś, czy numer, który gdzieś tam leciał w słuchawkach i mówię, kurde, chciałbym coś takiego zrobić, tak? I nagle, wiesz, wnikasz w to, wnikasz w budowę utworu i jakby nie widzisz go, nie widzisz go, powiedzmy, jako jedną ścieżkę, tylko widzisz, powiedzmy, cały zespół, który gra w... który gra, który go tworzy, tak? Jest perkusista, jest basista, jest ktoś tam jeszcze. Ja sobie go tak rozkładam na czynniki pierwsze i powiedzmy później wracam do domu, pamiętam co, jak było ułożone i sam coś podobnego robię, no. Okej, okay, a co muszę zrobić, żeby zagrać z tobą na imprezie? Poza tym, że muszę być dobra. Jak chcesz, to możesz zapłacić, nie ma problemu. Dziękuję. Ile? Mów o pieniądze. A, nie, nie, bez konkretów tutaj. Nie, wiesz, zagrać ze mną na imprezie, to... Znaczy, chodzi mi o to, czy to jest tak, że jesteście dobierani pod względem, nie wiem, rozpoznawalności? Nie, to już nie są te czasy, gdzie ktoś jest rozpoznawalny z DJ-ów. Mówię tutaj, po podwórku warszawskim. Nie ma tak, że ktoś jest rozpoznawalny, jest powiedzmy 5 czy 10 DJ-ów na całą Warszawę i którzy za sobą przyniosą tłum. Nie chcę zwalać wszystkiego na koneksję, bo strasznie tego nie lubię. Nienawidzę, jak ktoś mówi, że... No ale coś w tym jest. Coś w tym jest, ale to nie jest tak, że wiesz, że o, trzeba tutaj kogoś znać, żeby gdzieś zagrać, żeby gdzieś pracować albo żeby kupić bułkę w sklepie. Wiesz, no skąd się to bierze? Ja sobie to wypracowałem. No, działam sobie powolutku w domu, są kolejne wydania, jest jakiś, powiedzmy, sukces. Jeden mniejszy, drugi większy, bo nie ma ich wcale. I gdzieś tam dalej, wiesz, ta wędka zostaje zapuszczona, no. Nie powiem, żebym grał często, bo nie gram często, ale jak już gram, to naprawdę są fajne imprezy, i w których się dobrze czuję, odnajduję i wiesz, i w tym żyję, no. Tydzień DJ-a. Każdy sobie wyobraża, jak może wyglądać tydzień DJ-a. I to nie jest tak. I to nie jest tak, jak sobie to wyobrażacie wszyscy. Nie, no wiesz, no... Jeżeli spędzam czas na robieniu muzy, to jest to, powiedzmy, 8 godzin z przerwami dziennie. Gdzie, powiedzmy, zaczynam o godzinie 8 i kończę o 6 rano. Kładę się spać, wstanę, zjem coś, zapalę papierosa lub też nie. Siadam z powrotem do komputera, z reguły w tych samych ciuchach, co byłem wczoraj, i tukę do kolejnej 6. Potem, powiedzmy, daję sobie 1 czy 2 dni na odpoczynek, żeby uszy odpoczęły, bo męczy się człowiek po prostu. Wiesz, na pewno nie zamierzam jakby spocząć na laurach i biorę się do roboty, bo też nie chcę, żeby się skończyło na pokoju. Planuję zrobić płytę, taką z prawdziwego zdarzenia, na co czekam od dłuższego czasu, bo stwierdziłem, że to już jest ten level, przy którym można, minimalny level, powiedzmy, poziom tej mojej produkcyjności, że albo produktywności, że mogę coś z tym zrobić grubiej. Zaprosisz nas w takim razie do pokoju obok, żebyśmy zobaczyli, jak grasz. Powiedzmy, że się zgodzę. Dobra, to lecimy. To idziemy. No więc generalnie skorzystaliście z zaproszenia do mojego domowego miejsca pracy. Chciałem wam tylko przedstawić to, na czym pracuję, na zasadzie takiej, że nie trzeba inwestować dużej ilości pieniędzy w to, żeby na czymś robić. No tutaj akurat znajduje się sprzęt i ustawienie, i tutaj lekka amatorsko adaptacja akustyczna, wszystko jest złożone z lat ostatnich 3. Bazą jest komputer stacjonarny, 2 monitory, bo po prostu łatwiej mi się pracuje. Wszystko jest oparte na systemie makowskim. Myszka, klawiatura, kontroler do regulacji głośności, monitory, fakt, to już jest pewien koszt, ale nie ma tragedii. Sterownik, który służy mi jako ala stół mikserski, gdzie mogę sobie kontrolować, prawda, poziomy danych ścieżek, które mam akurat w projekcie. Mikserek, który mi spina wszystko, tutaj mam gramofon, który mogę sobie samplować. Dużej inwestycji tu nie ma, tak naprawdę starczy komputer i jakaś prosta klawiaturka MIDI. Nie trzeba dużo inwestować, żeby zacząć robić muzykę.